Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że przyszliście na to spotkanie. Jak już pewnie wiecie, nazywam się Zbigniew Skinola i bywam czasami dyżurnym przestępcą Rzeczypospolitej. W 2002 roku... W roku 2002 rząd Rzeczypospolitej pomocował mnie do likwidacji dłużników Koloseum. Józef Jędruk, za którego działalność gwarantował Skarb Państwa, doprowadził Państwo do niekorzystnego rozporządzenia mienia w kwocie 350 milionów złotych. Kiedy to pełnomocnictwo do windykacji otrzymałem, byłem przekonany, że dostanę materiały źródłowe, jakieś faktury, pójdę z nimi do sądu, uzyskam nakaz zapłaty, później klauzulę, a następnie pójdę do komornika. Okazało się jednak, że ten człowiek dostał te pieniądze polskim politykom, od 1 do 50, najważniejszym ludziom w kraju. Jakie były tytuły prawne? Zaliczka, przedpłata, zadatek. Co było dowodem wręczenia tych pieniędzy? Proszę Państwa, w większości odcinki zrealizowanych czeków gotówkowych. Szokowały kwoty, bo nie dość, że nie mógł brać udziału w działalności gospodarczej, to cóż takiego miałby zrobić i ile to w finale miało kosztować, żeby mu wręczyć 2, 5, 7, 9 milionów złotych. Na przestrzeni niespełna roku udało mi się zwindykować 171 milionów złotych. Chwilę później, chyba w ramach podziękowania, zaproponowano mi objęcie stanowiska atasze kulturalnego ambasady polskiej w Berlinie i wysłano do Niemiec. Cieszyłem się wtedy, nie wiedziałem, że to początek mego końca. Siedzę sobie, któregoś ranka, włączam komputer, patrzę, Zbigniew Skinola, poszukiwany listem gończym. Następnego dnia tych publikacji przybywało, więc wsiadłem w samochód, pojechałem do jednego z sądów, o którym pisano. Przychodzę do pana sędziego Bartosza Jankowskiego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Mówię, dzień dobry panie sędzio, ja się nazywam Skinola, pan podpisał list gończy. O co chodzi? A więc sędzia mówi, wie pan, niech pan usiądzie, bo ja pana do aresztu nie zaprowadzę, ale zaraz przyjedzie policja i się panem zajmę. Po kilkunastu minutach przyjechała załoga prewencji Komendy Miejskiej Policji w Inowrocławiu. Pani Skinola, niech pan chwilkę poczeka, bo jadą koledzy z Centralnego Biura Śledczego z Bydgoszczy. Po upływie jakiegoś czasu przyjechali ci funkcjonariusze z Bydgoszczy, mówią, panie Skinola, musi pan jeszcze chwilkę zaczekać, bo jadą do pana koledzy z Komendy Głównej Policji. Po jakichś 4-5 godzinach przyjechała ekipa z Warszawy. Tego cytował nie będą, ale mówią, panie Skinola, po co pan tu przyjechał, weź tam za bramę, nie? Mniej więcej. Ale po upływie jakichś 11 godzin od czasu, kiedy się tam stawiłem, trafiłem do aresztu. To był czas, kiedy nie było takich urządzeń faksujących jak dziś, więc tych zarzutów wobec mnie przyszły cztery rolki. Cztery rolki, było to na początku 89 spraw karnych w 89 miastach w Polsce, miejscowościach i w 89 prokuraturach, a później w sądach. Rozpocząłem te swoje wielkie wycieczki po Polsce w samochodzie transportowym, jak powiedziałem z Państwa, więc spędziłem ponad 200 dni. I w którymś momencie doszło do sytuacji, że siedziałem już 2 lata i 4 miesiące jako osoba tymczasowo aresztowana i nie było aktu prawnego, który by zaliczył ten okres, czy nie było wyroku, gdzie można byłoby rozliczyć to więzienie. Ktoś wpadł na pomysł, że Zbigniew Skinola nie spłacił karty kredytowej po tym, jak go aresztowano. To była kwota 19 900 zł, fortuna. I za ten czyn jako pierwszy raz w życiu karanego człowieka skazano mnie na jedyne 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w wyroku zastosowano przepisy 64, czyli recydywy zwyczajnej
mimo że nigdy wcześniej karany nie były. Wyczerpał drogę instancyjną. Oczywiście apelację przegrałem, Sąd Najwyższy odrzucił kasację, bo oczywiście bezzasadną. No i rozpoczęło się siedzenie w celi z recydywistą. Powiem wam, doświadczenie nie byle jakie. Więc postanowiłem, że no, będę pisał. Mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, Krytycką Fundację Praw Człowieka i parę innych jeszcze instytucji. Ale to nie pomagało, bo pisałem, że jestem niewinny. A tych niewinnych ze mną w pudle było jeszcze 2000. Więc nikt się tym szczególnie nie przejmował. Nie przejmował. Więc zacząłem pisać merytoryczne wnioski zmierzające do tego, że przecież nie jestem recydywistą, więc wyrok sam w sobie został orzeczony poważnym naruszeniem prawa materialnego. Ale to też nie pomogło. Postanowiłem więc, że napiszę prośbę do ministra sprawiedliwości, tak też uczyniłem. Już 2 dni po tym, jak doszło do ministerstwa, postawiono zarzuty znieważenia pana ministra. Ale co by nie było, po kilku tygodniach wniesiono kasację na moją korzyść, a już 25 lipca 2006 roku w sprawie 2K86 na 06 Sąd Najwyższy tę kasację uznał jako zasadną i polecił zwolnić Stonowę z więzienia. Sąd Najwyższy, stojący na straży demokratycznego państwa prawa, zapomniał wysłać nakaz zwolnienia przez jedyne 4 miesiące. Tak więc 4 miesiące posiedziałem sobie już skrajnie bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Proszę Państwa, w ostatnich dniach tej mojej gehenny odwiedziła mnie matka, 72 lata wówczas miała. Zgodnie z prawem poddano jej przeszukaniu osobistemu, czyli rozebrano do nadal. Doznała rozległego zawału serca, którego nie przeżył. Kilka dni temu opublikowałem na tym Facebooku post, że zamierzam startować w wyborach prezydenckich. Wszyscy tutaj wiemy, jakie mam szanse, nie? Ale można przecież powiedzieć, że jest szedejem, już jest lżejem, czy coś sobie usunąć i można zostać posłanką. Także jakieś szanse są. Natomiast tak na poważnie przewrotność społeczeństwa, ta przekora polskiego społeczeństwa, no, zafunkcjonowała w Słowacji. Więc tak naprawdę różnie z tymi szansami jeszcze może być. Cóż bym chciał zmienić, gdybym tym prezydentem, proszę Państwa, został? Na wstępie chciałbym wprowadzić zmiany w przepisach prawnych, które to nakładałyby na urzędnika państwowego obowiązek naprawienia wyrządzonej przez niego szkody za błędne decyzje. Nie może być tak, że ludzie, którzy są dziś funkcjonariuszami urzędu kontroli skarbowej, prokuratury, sądu, robią z nami co chcą i jak kilka lat okazuje się, że byliśmy niewinni albo nie należał się podatek, który nam naliczono. Nawet nikt nam nie mówi, przepraszam, gdyby taki funkcjonariusz odpowiadał swoim majątkiem prywatnym za źle podjęte decyzje, myślę, że coś by się zmieniło. Drugą kwestią, proszę Państwa, byłaby ta kwestia, która najbardziej dotyka dziś średniolatków, to jest likwidacja takiego czegoś, co nazywa się BIG. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że w polskim BIG-u, czyli w tym rejestrze dłużników, jest zarejestrowanych 2 367 000 osób. Długi powyżej 100 000 zł ma tylko 3360, mają tylko 3367 osób, więc większość z tych, którzy są tam zarejestrowani, mają długi po 300 zł, 900 zł, 2000 zł, a w pewnym sensie ci ludzie są wykluczeni z normalnego życia, bo taki człowiek nie kupi nawet telefonu komórkowego na swoje nazwisko. I co się z nim dzieje? Ano zazwyczaj, nie mogąc tam normalnie funkcjonować, wkracza na nowe przestępstwa. I jest to taka fabryka przestępców, fabryka ludzi wykluczonych z życia. Banki, które w Polsce nie płacą podatków, bo nie ma w Polsce banku za wyjątkiem PKO, BP, które płaciłyby w Polsce podatki. Wszystkie pieniądze nie mogą, idą za granicę, nie mogą te banki liczyć na ochronę prawną w
fundowaną przez nasze państwo. Proszę Państwa, kolejną kwestią byłaby likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zniesienie obowiązku płacenia składki do ZUS-u zdrowotnej, tej części zdrowotnej. Ja nie opowiadam się o takich prostych tekstów nośnych na tego typu spotkaniach, tylko chcę Państwu opowiedzieć o takim zdarzeniu, któreśmy z przyjaciółmi przeprowadzili, a mianowicie zebrałem swoich kolegów, którzy mają duże firmy. Wybraliśmy grupę 10 tysięcy osób z całej Polski i te 10 tysięcy osób płaciło składki na subkonto szpitala, pewnego szpitala w Polsce, 11 zł w skali miesiąca. Proszę Państwa, ten szpital po upływie niespełna roku wymienił wszystko, co można było wymienić w tym szpitalu. Od miotły, poprzez łóżka specjalistyczne, zakupiono 2 tomografy komputerowe i rezonans magnetyczny, zresztą 32-rzędowy. Okres oczekiwania na tak poważną operację i ważną dla ludzi starszych, jak wymiana stawu biodrowego, 32 dni. Ile się czeka w ramach NFZ-u? Od 3 do 5 lat. Szpital naprawdę wygląda, jakby był z amerykańskiego filmu. I na koncie szpitala, po tych wszystkich zabiegach, które wykonano, żeby ten szpital mógł funkcjonować na najwyższym poziomie medycznym, ale zarówno od strony technicznej, jak i zaplecza merytorycznego, czyli lekarze. Tam zostało jeszcze 1 700 000, z którymi nie ma co zrobić, bo szpital ma wszystko. Więc zobaczcie, nawet w tej składce ZUS-owskiej, która jest przewidziana dla ludzi, którzy na nowo pierwszy raz w życiu otwierają działalność gospodarczą, my płacimy tam 270 zł. To jest część składki zdrowotnej. A tu 11 zł. Grupa ludzi 10 tysięcy. Proszę Państwa, kolejną kwestią, to nazywam marzenia stanowi, byłoby zakazanie pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych dla osób, które były członkami PZPR-u oraz funkcjonariuszami publicznymi przed rokiem 90. My w Polsce nie mamy żadnej szansy bez pozbycia się tych ludzi z życia publicznego. Nie mamy żadnej szansy na nowe rozdanie polityczne, na to, żeby coś się u nas zmieniło, żeby człowiek nie był traktowany przedmiotowo, żeby człowiek nie był traktowany jak maszynka do płacenia podatków i mandatów. Kolejnym punktem to zrównanie emerytur esbeckich do emerytur każdego Polaka. Nie może być tak, że nasi rodzice mają tych emerytur 1300, 1500 zł, a w to miejsce taki ktoś jak Kiszczak ma 7 czy 9 tysięcy. I ostatnim, proszę Państwa, punktem byłoby likwidacja Straży Miejskiej, ITD, CBA, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej i przekazanie tych środków i zaplecza technicznego do nowo powstałych departamentów w ramach struktury policji. No, gdyby to się udało zrobić, proszę Państwa, to jest oszczędność w skali roku około 800 milionów złotych i jednocześnie weryfikacja przygotowania do wykonywania tego zawodu przez służbę do tego powołaną. Mamy tych służb w Polsce za dużo, bardzo dużo i nie wiemy już tak naprawdę, jak przychodzi do domu mandat z fotoradaru, komu płacić, czy Straży Miejskiej, czy Straży Gminnej, czy Policji, czy itd. i tak dalej. Proszę Państwa, pewnie, przepraszam, pewnie Państwo za chwilę zapytacie, okej, facet, fajnie opowiadasz, ale jak chciałbyś to zrobić? Przecież prezydent w Polsce nie ma tego typu uprawnień. Proszę Państwa, no, nie zrobił tego nigdy Lech Wałęsa, nie zrobiła tego nasza morga, czyli Olek. I nie zrobił tego ten pierwszy harcmistrz Rzeczypospolitej, ale prezydent może wetować pierwsze weto, drugie weto, trzecie weto, rozwiązanie parlamentu, tak 5 razy i coś by się zmieniło. Bo czego się boją ci w Sejmie? Oni się boją utraty stołków. Więc gdyby pokazać ludziom, że można wetować, że można parlament rozwiązać w sytuacji, kiedy oczywiście zachodzą w domu podstawy formalno-prawne, to ci, którzy dziś na wybory nie chodzą, na pewno chętnie by na nie przyszli. I wtedy byłaby minimalna szansa na zmianę czegoś u nas.
Ja tu dzisiaj jestem z wami z dwóch powodów. Pierwszy powód to chcę zweryfikować świat wirtualny z rzeczywistym i ta weryfikacja do tej pory nie odbywa się wyśmienicie, dużo ludzi, duża frekwencja, czyli ludzie są zainteresowani jakimiś zmianami. A drugi, proszę Państwa, powód to przychodzę, żeby wam powiedzieć, że nie wolno, że nie tylko nie powinniście Państwo, ale nie wolno być takim biernym obserwatorem życia społecznego w Polsce. Nie można siedzieć w domu, nie można myśleć o tym wszystkim, że a, jakiś tam stanowa porąbany, coś tam krzyczy, czegoś się domaga, a ja to z boku popatrzę, bo przecież z nim nie wystąpię nigdzie, bo mi się będzie gorzej żyło, bo zaczną mnie prześladować i tak dalej. Nie warto w życiu żyć biernie. Nie wolno nam zaprzepaścić tej szansy, która jest, bo ja uważam, że najbliższe wybory parlamentarne to jest duża szansa na zmianę w Polsce. Tych ludzi okrągłego stołu trzeba, proszę Państwa, przegonić z naszego życia publicznego, bo oni szkodzą. Oni naprawdę niczego przez te 25 lat nie zrobili. Jesteśmy społeczeństwem, które szczególnie w tym przedział wiekowy, który przychodzi na te spotkania, w pewnym sensie bez perspektyw. Bo uczymy się za ciężko czasami zarabiane pieniądze, za ostatnie pieniądze naszych rodziców i kończymy tę uczelnię, mamy magisterium jakieś dobre i nie ma pracy. I idziemy do McDonalda i biegamy z bułkami za 700. Więc warto coś spróbować w Polsce zmienić. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Szpital w Wołominie, szpital rejonowy w Wołominie. Mówiliśmy tutaj, bo pan powiedział o tej zrównaniu rzeczywistości wirtualnej z taką, powiedzmy, wirtualnej z taką rzeczywistą. I teraz mam takie pytanie, jak właśnie, co by musiało się stać, żeby naprawdę wyszli w pełni? Nie wiem, nie śledziłem, ile tam dzisiaj zadeklarował osób, że przyjdzie 500-600. Takich osób nie ma. Że ten świat wirtualny to jest na przykład 200-300 tysięcy polubień, ale kurczę, ciągle to się nie przekuwa na ten rzeczywisty. I co musiałby się zmienić, żeby jakoś angażować jeszcze bardziej w ten społeczny, bo to jest najważniejsze, żeby ludzie zaangażowani byli społecznie, żeby nie było tej bierności. Ja byłem na drodze zawodowej, mam kontakt z młodymi ludźmi i wiem, jak powiedzmy plus minus. Szkoły średniej, 16-19 lat, jak młodzi ludzie kompletnie są na dobrą sprawę analfabetami społeczno-politycznymi, nie wiedzą nic. Czy tutaj, jak to wszystko by można było zmienić, jakie koncepcje mogą być, żeby ludzie mieli większą wiedzę na temat tej sytuacji społeczno-politycznej w ogóle, jaka się dzieje? Jak zachęcić, co musi stać, żeby ten świat naprawdę wirtualny przekuć taką rzeczywistość większą? Rozumiem, że też medialnie jest kreowany pewien jeden świat. Ale co jeszcze można ewentualnie w tej kwestii zrobić? Co musi się stać, żeby naprawdę ludzie zaczęli wyszli? Bo ja powiem tak, że to co się dzieje w Polsce, ludzie w normalnym innym państwie pewnie by wyszli na ulicę, a u nas na rozprawę ludzie nawet co najwyżej wchodzą do sklepu po bułkę. Proszę pana, u nas w Polsce na ten moment nikt, kto logicznie myśli, nie wyjdzie na ulicę. Nie wyjdzie, bo jest tak małe parcie jeszcze społeczne na tego typu zachowanie i tak mało odważnych ludzi, że nikt o zdrowych zmysłach na ulicę nie wyjdzie. Ale pamiętajmy, że jest ogrom ludzi, którzy mieli 7 lat temu 25-30 lat, wzięli kredyty we frankach, założyli rodziny, kupili na raty do mieszkania czy jakieś tam domy. Ci ludzie nie są zainteresowani jakimkolwiek protestem, bo oni spłacają ten kredyt już 7 lat, w kapitale więcej mają go do spłaty dzisiaj niż go wzięli i ci ludzie są zainteresowani, żeby pójść do korporacji zazwyczaj, odbędzić 12 godzin, otrzymać zapłatę, spłacić kolejną ratę i tyle. I tak tych ludzi w bardzo mądry sposób ubrano w takie kajdany, w takie sidła niewoli. I proszę pana, to są ludzie, którzy są skazani na posłuszeństwo
przez najbliższe 20 lat. On nie będzie się upominał o zaplecze socjalne, o prawa pracownicze, a już nie mówiąc o prawa obywatelskie. Bo on ma taki na oczach i każdy z nas, który takie ma, musi pracować, żeby nie stracić tego, co już od 7 lat płaci. Wiele z tych ludzi przecież się rozwiodło, bo jedno do korporacji, drugie do korporacji, 12 godzin przychodzimy, 22, do domu nie mamy siły się umyć, a co dopiero realizować te kwestie wyższe w małżeństwie. Więc to wprowadzono takie dość mądre rozwiązanie z punktu widzenia tego pożar się może biznesu, ale tych ludzi wyłączono z aktywności i on na pewno do nas nie przybył. Ja też nie uzurpuję sobie prawa do jakichś wielkich słów i nakłaniania tych wszystkich ludzi, którzy się ze mną spotykają tu, czy w tym świecie wirtualnym, ale jakby takich stonogów, wie pan, chociaż 10 było w każdym mieście, to naprawdę administracji publicznej żyłoby się dużo, dużo ciężej. Bo ja nie chciałem zrobić prymitywnego, proszę państwa, show, nie wiem, naubliżać policjantowi i na tej bazie zrobić sobie, nie wiem, jakieś tam publikę. To nie o to chodzi, ja nie chcę być celebrytą. Ja chcę państwu uświadomić, że w Polsce nie działa kultura osobista, że w Polsce trzeba być prymitywnym chamem, by cokolwiek załatwić. Idziemy załatwić do urzędu cokolwiek, pani Krysia siedzi, wkurzona, że jej przeszkadzamy, coś tam grudnie pod nosem i ci ludzie zazwyczaj, wie pan, dobrze wykształceni i z dobrego domu odchodzą ze spuszczoną głową. Tymczasem trzeba pokazać, że to my, ludzie, obywatele tego państwa, jesteśmy motorem gospodarczym, intelektualnym i kulturalnym państwa i z nami należy się właściwie obchodzić. Odpowiadając wprost na to pana pytanie, ja myślę, że przez najbliższe 10 lat nikt na ulicę nie wyjdzie i oby nie wyszedł. I oby nie wyszedł, bo gdyby ludzie wyszli na tę ulicę, tego już nie powstrzymałby nikt i naprawdę w Polsce polałaby się krew. Ona się leje. My tego nie widzimy, bo żyje nam się dobrze, ale ona się leje. Ta krew może nie wprost, ale ludzie odbierają sobie życie w tej niemocy. Ludzie, którzy są bez perspektywy, młodsi, ludzie starsi. Ta krew, mimo że w 89 roku na polską ziemię kropla nie spadła, wciąż się leje i to wielkim strumieniem. Zobaczcie, ilu młodych ludzi odebrało sobie życie. Tak mniej więcej odpowiedziałbym na to pana pytanie. Ja też, to tak nawiążę, może nie chodziło mi o to, żeby wyjść na ulicę, tak powiedział tego pan dosłownie, ale chodziło też o takie przemiany, może te wyjście na ulicę, chodziło też o to, żeby ludzie głosowali na inne partie, niekoniecznie na te, które w tym mainstreamie politycznym od iluś tam lat funkcjonują. Natomiast to, co pan mówił, jasne, bo ludzie, ja mam 27 lat i znam wielu znajomych, pewnie tutaj ja nie jestem z Gdańska, ale podejrzewam, że w Gdańsku wygląda podobnie, że ludzie przyjeżdżają z małych miast i pewnie około 30 są faktycznie wielu osób, które są zadowoleni z tego. Jest praca, jakaś tam jest, jakiś wynajem jest, nigdy własnego mieszkania nie będzie. No jakieś to, jakoś to życie takie zniewolone leci. No tak to wygląda gdzieś w przedziale 25-30 każdego życia. Tak wygląda gdzieś 2000. No jest zadowolenie, bo jest praca i to się oczywiście zgodzę, że jest takie zniewolenie, które gdzieś się zatrzymuje przed jakimiś tam działaniami, żeby gdzieś tam działać jeszcze po godzinach, gdzie nie ma czasu, bo pracuje się od 5 świątek, jeszcze soboty, żeby zrobić, nie wiem, na internet i na jakiś czynsz gazowy za wynajem, albo na mniejszą. Ale mam jeszcze pytanie polityczne, czy można się spodziewać jakiegoś poparcia ze strony przypadków wyborów KNP, RL, Ruch, czy to jakby jest wrażliwy temat, jak to wygląda w sensie tym, z tego politycznego punktu, ja nie wiem, jak będzie wyglądały też stary wyborach czy swoich kandydatów, bo uważam, że rozdrobnianie się pewnie, no to nie ma sensu gdzieś tam na 3-4 na przykład kandydatów. Po poparciu danego kandydata decydują zarządy, tak, tych partii. Na pewno nie będę człowiekiem, który chciałby rozbijać elektorat Kongresu Nowej Prawicy czy Ruchu Narodowego, bo tymi dwoma partiami tylko jestem zainteresowany. Marzeniem moim byłoby, gdyby te dwie, jeszcze nie partie, bo Ruch Narodowy jest w trakcie rejestracji, się pojednały. Może nie we wszystkim, ale na tych płaszczyznach, na których jest dialog, żeby one weszły w taki układ i razem wystartowały w porach parlamentarnych.
Bo jeśli wprowadzimy w najbliższych wyborach do Sejmu siłę 20-25% udziału w tych miejscach, w tych ławach sejmowych, to mamy szansę na rozpoczęcie drastycznych ruchów, które w przyszłości na pewno by się opłaciły. I warto to zrobić. Natomiast gdybyśmy weszli z siłą, nie wiem, 5-6%, to tych posłów nie będzie za dużo. Co powiedzą struktury, co powiedzą ludzie na dole? No znowu kolejni dostali się do parlamentu, 20-30 są posłami, nic tam nie pomagają. No bo taka grupa posłów nie jest w stanie niczemu nikomu pomóc. Ale gdybyśmy weszli ze 150 posłami, Bartka Pawlaka zawsze można kupić, już byłaby większość parlamentarna. To, proszę Państwa, jest możliwe. Najgorsze, co może się zadziać teraz, to podzielenie się Ruchu Narodowego, Kongresu Nowej Prawicy, jakieś mikrowojenki przed wyborami i wejście tych partii na poziomie 5%. To byłby dramat. Bo ludzie, ten elektorat by się odwrócił w drugą stronę. Już jeden oszukał młodzież i ta młodzież nie jest już tak ufna, tak? Przyszedł ten wariat z Lublina, Malikot, będzie palenie, będzie trawa, dawać, wybieramy. No i co? Nagrał tych wszystkich ludzi o wątpliwej moralności. Bo ja nie jestem, proszę Państwa, homofobem i nie mam nic ani do gejów, ani do lesbijek, ale cholera, ja nie widzę legitymacji społecznej do tego, by ci ludzie chodzili i się obnosili z tym swoim seksualizmem. Niech oni sobie robią, co tylko chcą w domu. My nie chodzimy z naszymi żonami, dziewczynami, nie mówimy, jak to robimy i dlaczego to robimy. I to jest cały powód, że mniejszość stara się, żeby narzucać swoje prawa większości. Coraz bardziej, proszę Państwa, jest to modne, no bo jakby taki stonoga powiedział, słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć, no jestem gejem. To rano poranek TVN, po południu tam z gwiazdami, a za chwilę mandat poselski, nie? A przecież jaki to jest mimo wszystko obciach, nie? To jest to obciach. Proszę bardzo, rozgadaliście się tak,